Przemek odkrył w sobie pasję, ale odkrywał też Pana Boga. Byłaś przy tym. Tak. No często przychodził na koronkę, grał, były organy w kaplicy. Myślę, że Pan Bóg robił też swoje, ale jakoś był taki oporny, na przykład jeśli chodzi o sakramenty. Nie przystępował do spowiedzi długie lata. Ale był taki moment, taki dzień, kiedy tak po prostu zapytałam, czy chciałby skorzystać. I wtedy skorzystał, rzeczywiście poszedł do spowiedzi i kapłan mówi, później mi mówił, że no, długie lata nie miał takiej spowiedzi, więc na pewno to było znaczące wydarzenie dla niego. I myślę, że tutaj no, jakieś wielkie miłosierdzie się wylało, bo jeśli chodzi o Przemka, to rzeczywiście ja sama byłam zdziwiona, że on wtedy skorzystał z tej okazji. Jak dalej się potoczyły jego losy? No niestety nie dane mu było długo żyć, ponieważ był bardzo chorym człowiekiem i za 2 miesiące po spowiedzi odszedł do Pana. Po ludzku rzecz biorąc, życie Przemka no, nie miało większego sensu, no bo co, był narkomanem, w końcu zachorował na HIV i umarł. Czy Pan Bóg uczynił w jego życiu jakieś wielkie rzeczy? Myślę, że to jest wielka tajemnica życia Przemka, ale myślę, że poprzez to, że się z nim pojednał, to Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla niego, a dla nas jako dla fundacji też, ponieważ on jest tym, którego to idea domu kiełkowała w jego życiu i on właśnie mówił, jak tutaj ratować tych młodych ludzi, bo gdyby on, będąc młodym chłopcem, spotkał takich ludzi, którzy pomogliby mu rozwinąć tą pasję, byłby na pewno wielkim muzykiem. I byłby wśród nas. I byłby wśród nas. A teraz gdzie jest? A teraz myślę, że jest u Pana.